Salę pamięci poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu otworzyło dziś Muzeum Ziemi Sejneńskiej. W środku można zobaczyć pamiątki związane z osobą marszałka. Obrazy, figurki, militaria i literaturę. W ten sposób muzeum upamiętniło przypadającą dziś 80. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego oraz 10. rocznicę powstania Sejneńskiego Muzeum. Na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele władz, służb mundurowych, członkowie historycznej grupy rekonstrukcyjnej i szkolna młodzież. Jak mówi Robert Klucznik, dyrektor Muzeum Ziemi Sejneńskiej, marszałek Józef Piłsudski to osoba bardzo ważna dla mieszkańców Sejn. Naczelnik państwa gościł w Sejnach 13 września 1919 roku, tuż po zwycięskim powstaniu sejneńskim. Przypomnę tylko, że to był dzień, w którym kilka godzin wcześniej był w Suwałkach i tutaj w Sejnach uroczyście został przyjęty przez mieszkańców i marszałek podziękował mieszkańcom za to, że opowiedzieli się za ojczyzną, za macierzą, za swój czyn, za swój wkład w odzyskanie i przywrócenie tej ziemi macierzy. Zgromadzone w otwartej sali pamiątki to dary od rodziny zmarłego przed kilkoma laty Jana Górala, żarliwego patrioty, społecznika i budowniczego wielu pomników narodowych oraz sejniańskiego oddziału Związku Piłsudczyków. Związane z marszałkiem, z jego pobytem w Sejnach są naprawdę bardzo ciekawe. Jest obraz pani Romerowej, gdzie marszałek często bywał w majątku państwa Romerów na Wileńszczyźnie. Obraz namalowany w trakcie polowania marszałka.